Dzień dobry, witam Was w pierwszym Vlogmasie 2024. Zaczynamy. Wiecie co, tak mówiłam jeszcze dzisiaj rano do dzieci, że ja tutaj wyjeżdżam z Vlogmasami, a za oknem leżą liście. Tylko i wyłącznie, które pospadały z drzew i są już suche i pomarańczowe, a śniegu ani śladu. No fakt faktem, że ja zaczynam nagrywać ten Vlogmas jeszcze w listopadzie. No ale mimo wszystko, ani widu, ani słychu. Także nic, będziemy sobie tworzyć klimat w domu poprzez różne, wiecie, dodatki czy dekoracje. No a na pogodę już wpływu nie mamy. Jak ten śnieg w końcu do nas przyjdzie, to będzie fajnie, no a jak nie, to no to trudno. Wypiłam kawę dzisiaj w pierwszym już świątecznym kubeczku. Wyjęłam pierwszy z mojego pudełka i postanowiłam już dzisiaj sobie rozpocząć właśnie taki klimat tym oto kubkiem. Za mną światełka, które też już bardzo często odpalam ostatnio, także fajnie. No a pozostałe różne dekoracyjne sprawy, no to po kolei. Dzisiaj postanowiłam zająć się kubkami, także powyciągam za chwilę moje świąteczne kubeczki. Powrzucam do zmywary, żeby się odświeżyły trochę, no bo leżały cały rok, wprawdzie spakowane, ale wiecie, w tym kubku też coś tam było w środku, więc wolałam go umyć, bo nie wiadomo, co tam się gdzieś przemieszcza nieraz. No i tak, moi mili, także zaczynamy. Fajnie, bardzo się cieszę. Tak jak Wam mówiłam, ja nie będę nagrywać vlogmasów codziennie, tylko zostajemy przy tych takich podstawowych dwóch, wtorek i piątek, a pomiędzy nimi jeszcze będę coś dorzucać. Wtedy, kiedy po prostu no, będzie jakiś temat, no nie, bo nie zawsze też jest, są różne dni, czasem są takie dni, że kompletnie nie będzie u nas vlogmasowo, więc no nie ma sensu po prostu, więc tak właśnie będzie to wyglądało, także zapraszam Was serdecznie. I tak będzie więcej filmów niż zwykle, także mam nadzieję, że będzie fajnie. Okej, to co? Dzisiaj Wam życzę miłego dnia, a ja się zabieram tutaj za moje różne sprawy. Muszę najpierw opróżnić zmywarę, bo już jest wszystko w niej umyte, także powyciągam, pochowam i przyniosę te kubeczki świąteczne. Pokażę Wam, co ja takiego mam w tej mojej kolekcji, chociaż nic na razie jeszcze nie dołączyło. Zobaczymy, jak to będzie. Nie mam tych kubków zbyt dużo, bo też wiecie, nie lubię gromadzić nie wiadomo jakiej ilości różnych dekoracji, różnych takich spraw, ale nie mówię, że jeszcze czegoś nie dokupię. Absolutnie, bo jak mi jeszcze coś w oko wpadnie, to wiecie, tak, coś takiego małego czasem można jeszcze dorzucić. Dobra, to lecimy z tym dniem. Miłego dnia Wam życzę. Jesienne kubeczki idą do schowania. Zobaczymy się w przyszłym roku. A teraz idę przynieść tamte świąteczne. Jak widać, moja kolekcja nie jest zbyt duża. Taki kubeczek, w którym piłam rano kawę, już jest w zmywarce. Ten jest drugi właśnie z takiej tej podobnej serii. Ja kupiłam te kubeczki w Carrefourze, pamiętam. Są fajne, bo mają obrazek z dwóch stron. A te cztery pozostałe są kupione w... Wiecie co, albo w Homely, albo w Home & You, bo ja nie pamiętam w tym momencie. Coś mi się wydaje, że w Home & You, ale nie wiem. Natomiast bardzo je lubię, wiecie, takie śnieżynki.
i ten kształt właśnie, który mi się podoba. Także dwa czerwone i dwa szare. Miałam jeszcze więcej tych różnych kubków, ale powiem Wam, że pozbyłam się ich, bo nie nadawały się do mycia w zmywarce albo już były jakieś takie wysłużone, więc zostało mi tyle. Także myślę, że jeszcze coś tutaj trafi do tej mojej świątecznej kolekcji, tak żeby jeszcze coś było na taką wymianę. Dobra, to ja teraz te kubeczki daję do zmywarki, bo widzę, że coś tam jednak się w środku, mimo tego, że one były zapakowane tutaj i w jakichś tam, wiecie, foliach, pudełeczkach, to mimo wszystko coś tam się nazbierało, także ja wrzucam je do zmywary i no i będziemy niedługo używać. Przyniosłam też kolejny element dekoracyjny, który w tamtym roku kupiłam w Jusk. Uwielbiam tego skrzecika, powiem Wam, i wiem, że tam są jeszcze różne inne, zresztą wiecie, gdzie teraz nie ma skrzatów, tak powiedzmy sobie szczerze. Natomiast w Jusk jeszcze widziałam takie inne, mniejsze skrzeciki, fajne, i nawet nie wiem, czy tam dzisiaj nie zajrzę, bo jakoś tak ostatnio za mną chodzą te skrzaty, że tak mi się podobają, że może jeszcze dołączą tutaj jakieś. Także ja teraz się zabieram za ten mój kącik, bo tu trochę jest jednak nieporządku, jak widać. No i tam na tej półeczce chcę tutaj coś zmienić. Także zabiorę się zaraz za ten temat i gdzieś tutaj tego skrzacika ustawię. I od razu to wszystko lepiej wygląda, skrzacik na swoim miejscu. Ten skrzat to jest, powiem Wam, dekoracja, która u nas najdłużej stoi. Wszystko inne już zawsze chowam po świętach, a skrzat jeszcze stoi i stoi. Zawsze mi go szkoda schować, bo strasznie go lubię. Dobra, no to fajnie, tutaj mam już porządek ogarnięte, trochę było kurzu, się nazbierało, także jest wszystko w porządku, no i można działać dalej. Śniadanie sobie zrobiłam, także będę zaraz zajadać i przyniosłam pudełko, słuchajcie, bo ja tutaj rozstawiam dekoracje, już trochę bożonarodzeniowe, już no w każdym razie świąteczne, a tam stoją dynie. Także najwyższy czas schować do pudełka, tutaj mam jeszcze jakąś resztę, słuchajcie, jakichś kasztanów niewykorzystanych i tego typu spraw. Tu jakieś jeszcze tam dyniowe klimaty, też niewykorzystane. No, ale muszę to schować i jeszcze tam mam sowy i jeszcze jakieś tam inne dekoracje. Chociaż wiecie, takie te naturalne typu kasztany, orzechy czy jakieś takie sprawy, to też mogą zostać, bo ja to też wykorzystuję dalej do takich świątecznych też dekoracji. Także może to zostawię, ale te dynie już najwyższy czas schować. Wiecie co, jeszcze mam dynię na parapecie w kuchni, taką normalną do jedzenia. Więc też już miałam się tyle razy za nią zabrać, żeby ją wsadzić w piekarnik i chyba wreszcie czas przyszedł, żeby to zrobić. O, tu jeszcze takie przede mną, widzę, dwie dynki stoją. No tak, muszę przejść przez dom, sprawdzić, chociaż ja tam chyba nic takiego nie
Nie stawiałam jeszcze z tych jesiennych dekoracji w innej części domu, tylko raczej tutaj, kuchnia, salon, takie najpopularniejsze miejsca. Dobra, jem, bo mi wystygnie i zabieram się zaraz za te dynie. Jesień spakowana w pudełko, tutaj reszta w takie folie, zaraz ich jeszcze zaniosę do mojej szafy, w której mam różne takie skarby i też schowam do pudła. Zostawiłam tutaj tylko szyszki, orzechy i takie jeszcze wiklinowe takie kuleczki. Myślę, że to mi też fajnie tutaj posłuży za dekorację jakąś taką zimową, może jakaś, wiecie, do tego czerwona wstążeczka, coś tam jeszcze ewentualnie dorzucę i też będzie fajnie to wyglądać, tak myślę, bo ja też bardzo lubię właśnie takie normalne, takie naturalne dekoracje i takie właśnie DIY też mi się to bardzo podoba. Dobra, idę to wszystko schować. Okej, wszystko już schowane, spakowane. Jesień już z domu została wyeksmitowana, słuchajcie, na swoje miejsce. Teraz czas na ten taki zimowy nastrój. Chociaż za oknem, zobaczcie, teraz wyszło słońce, zrobiło się jasno. Jak ja wcześniej coś tam nagrywałam, w kuchni zwłaszcza, to było tak ponuro, szaro i takie chmury jakieś wisiały, że po prostu no, nie było nic widać, a ja do tego jeszcze mam taki, wiecie, ząg, że jak nagrywam w kuchni i mam włączone światło, to duże, to po prostu gdzieś te żarówki nam nie rezonują po prostu z kamerą, która jest w telefonie i to wszystko tak miga, takie pasy jakieś mi przelatują przez ekran, że po prostu no, nie da się nagrywać i czasami po prostu muszę wyłączyć światło górne i jakoś się tam posiłkować innymi doświetleniami. No i tak to wygląda, także nie jest łatwo. A teraz wyszło piękne słońce i słuchajcie, zrobił się nastrój wiosenny, a nie zimowy. Ale to dobrze, ja słońce kocham, więc jak najbardziej cieszę się, że wyszło. Dobrze, moi drodzy, to ja przychodzę się z Wami pożegnać. Mam jeszcze teraz trochę różnych spraw do zrobienia, do pozałatwiania, także wsiadam zaraz w auto i jadę zrobić to, co mam zrobić. No i będziemy tutaj dalej sobie z tym dniem już lecieć, ale to już tak poza kamerą. Wam życzę wspaniałego grudnia. Mam nadzieję, że chociaż trochę śniegu spadnie i zrobi się tak fajnie zimowo, no przynajmniej przed świętami. Byłoby miło, no nie? Także, ale mimo wszystko, nawet jeśli ten śnieg nie spadnie, to i tak będziemy jakoś organizować to wszystko fajnie. Także dajcie też znać, jakie Wy macie sposoby, żeby sobie ten czas umilić, bo wiadomo, szybko robi się ciemno i już tak 16 godzina to już jest totalnie czarno za oknem. Ale to też sprzyja właśnie temu, żeby, wiecie, zorganizować sobie fajny czas w domu. Typu kocyk, typu herbatka, typu książka, czy jakiś fajny film, czy jakaś zabawa z dzieciakami nawet. Także no można też, no nie jak nie na zewnątrz, to w domu i też jest fajnie. Okej, to ja Was w takim razie zapraszam już dzisiaj na kolejne vlogmasy. Następnym razem widzimy się we wtorek. Miłego tygodnia Wam życzę. I do zobaczenia!